Cześć, nazywam się Sebastian i chciałem Was zaprosić do oglądania mojego vlogu pod tytułem Z własną łódką do Chorwacji. Będziecie mogli zobaczyć w nim nasze przygotowania do wyjazdu, podróż, wodowanie oraz pływanie po Chorwacji. A to jest właśnie nasza łódeczka. Pływać taką łódką musicie zrobić patent sternika. Ja mam patent starszego sternika motorowodnego. Dzisiaj to się nazywa patent motorowego sternika morskiego. Oprócz tego mam jeszcze licencję do holowania narciarza. Żeby było śmiesznie, jak robiłem ten dokument, a było to w 2011 roku, Polska była jedynym krajem, gdzie jest taki dokument lub uprawnienia wymagane. W żadnym innym kraju, chyba w Europie, nie jest nic takiego potrzebne, żeby ciągnąć kółko czy narciarza. Łódka musi być oczywiście zarejestrowana. To jest nowy dowód rejestracyjny i można zarejestrować poprzez system reja24.gov.pl i są trzy sposoby. Albo robimy to poprzez starostwo powiatowe. Można to zrobić w Polskim Związku Żeglarskim. Ewentualnie poprzez Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego. Ja zrobiłem to przez starostwo. Było to dosyć bardzo szybko. Trwało zaledwie 2 dni. Dostałem już zaświadczenie, że mogę pływać, a dokument przyszedł chyba po 7 dniach. Oczywiście trzeba odebrać go osobiście, a wszystko załatwiałem przez system Reja24. Łódka musi, żeby pływać po Chorwacji, po wodach Chorwacji, łódka musi mieć ubezpieczenie i musi to być ubezpieczenie OC, które jest wymagane. U nas w Polsce nie jest wymagane żadne ubezpieczenie, ale tam musi być. I takie ubezpieczenie wykupiłem u nas tutaj w Polsce, firma Pantenius. I koszt takiego ubezpieczenia na rok czasu, to jest w przypadku tej łódki, gdzie moc jest 200 koni i długość 6,75, długość łódki 200 koni, to koszt takiego ubezpieczenia na rok czasu to jest 1058 zł z groszami. On może być połowę tej kwoty, może być 50% upustu, tam 500 parę złotych, ale trzeba wykupić kasko. Ja nie wykupywałem tego kasko, ponieważ łódka w zimę i tak stoi u mnie pod domem. I koszt tego kasko to był od 4 do 6 tysięcy w zależności od kwoty, czy tam udziałów w szkodzie. Ponieważ nasza łódka to jest open, czyli nie ma żadnej kabiny sypialnej, choć no nie do końca, ale to później Wam pokażę, to będziemy spać w kamperze, w którym właśnie się znajdujemy i on będzie holował naszą łódkę. Moja łódka ma dopuszczalna masa z przyczepą, łódka z przyczepą to jest 2 tony DMC. Holownik, czyli nasz kamper, również ma maksymalnie może ciągnąć przyczepę DMC 2 tony. Mam uprawnienia oczywiście B plus E, czyli mogę holować przyczepę powyżej 3,5 tony zestaw. No, potrzebny jest wiatr oczywiście na Polskę. W Czechach wykupujemy tylko i wyłącznie winietę. W Austrii wykupujemy winietę. W Słowenii wykupujemy winietę. W Chorwacji są dodatkowe opłaty za przyczepę, ale to już płacimy na bramkach w zależności od chyba wielkości pojazdu ciągnącego lub przyczepy ilości osi. Jest ta opłata automatycznie pobierana lub płaci się ją w okienku. I to by było tyle, jeżeli chodzi o drogę. Udajemy się na kemping Zaton w Chorwacji. Wyjeżdżamy w sobotę. Tam będziemy na miejscu w niedzielę,
w nocy z soboty na niedzielę planujemy się gdzieś przespać w Austrii, albo jeżeli uda się dojechać do Słowenii, to na parkingu w Słowenii. I kilka godzin i będziemy, myślę, że w południe w Zatonie. Tam, jeżeli po rejestracji na kempingu, myślę, że uda się łódkę zwodować, odpocząć, w poniedziałek jechać po winietę, żeby pływać legalnie. No i od poniedziałku zaczniemy już pływanie po Chorwacji. Jedziemy w 3 osoby, ja, moja żona i mój młodszy syn. I zabieramy podstawowe wyposażenie kampera, czyli stoły, krzesła, jakieś szafki. Nie mamy przedsionka, mamy roletę, więc pas sztormowy, dobry młotek, śledzie, bo w Chorwacji są kamienie i bardzo ciężko jest cokolwiek wbić w ziemię. A jeżeli chodzi o łódkę, no to będą obijacze, cumy. Mamy jedną tylko kotwicę na łańcuchu. Bosak jest bardzo ważny, bo jak są mooringi, to trzeba je wyciągnąć z wody, żeby się przycumować. No i teraz wam pokażę tą naszą łódeczkę, jak ona wygląda w środku, żebyście mogli sobie zobaczyć. Łódka odkryta. No troszeczkę wody jest, także musi to wszystko odparować i wyschnąć. No i jest oczywiście do mycia. Teraz wam pokażę tą naszą łódkę. Łódka to jest Quicksilver. Quicksilver, model 675 Open. Czyli z przodu mamy pokład słoneczny, który można rozłożyć. Oczywiście można usiąść też i fajnie podróżować. Ale jest też taka sterówka. I według producenta można w niej spać. Jest konsola. Wejście do tej sterówki, kabinki takiej małej. I według producenta jednoosobowe spanie. A jest tam nawet całkiem dużo miejsca, więc spokojnie nawet 2 osoby mogą się wyspać. Można coś schować. Tu jest stolik nasz, który można postawić. Tu są materace. Mamy gaśnicę. Jest to zamykane. Także nie jest złe. Tu jest nasza konsola. Całe centrum dowodzenia. Nawigacja. Teraz wgrałem aktualne mapy Chorwacji. Także będziemy polegali na mapach. Także zobaczymy, jak to działa w Chorwacji. Polska jest Chorwacja. Cały ten obszar zaznaczony kreską, to mamy szczegółowe mapy. Udajemy się do miejscowości Nin. Jak widać, fajnie pokazuje głębokość. Tutaj będziemy stać naszą łódeczką. Tak jak już mówiłem, silnik 200 koni, Merkury. Także jest czym przycisnąć. Mamy radyjko. Oświetlenie nawigacyjne, jest prysznic na rufie oraz pompa zęzowa. Jest też winda kotwiczna. Jest teraz wyłączona. Mamy gniazdo, gdzie będziemy ładować telefony, ewentualnie baterie do kamery. Cup holdery 2. Zrywka. I przypinamy ją karabinczykiem do sternika, który w przypadku by stracił kontrolę, no to silnik
musi automatycznie zgasnąć. Zobaczymy, co pokażą zegary. No a teraz jest pochyle, więc nie ma tyle paliwa, ile pokazuje. Ma około 20%. Zbiornik paliwa to jest 200 litrów, więc no zasięg będzie na pewno duży. No w Chorwacji jest dosyć sporo stacji benzynowych, także nie będzie z tym problemu chyba żadnego. Łódka ma przepływane 28 motogodzin. Tryb silnika. Silnik jest teraz podniesiony. Spalanie, czyli pokonamy według średniego spalania 1,1. Przepłyniemy 1,1 km na 1 litrze. Ja testowałem tę łódkę i takie ekonomiczne spalanie to jest 1,7 km, 1,5, 1,7 km na 1 litrze. Także zobaczymy, jaki ten zasięg będzie. Tutaj są fotele sternika pasażera. Tu w wersji takiej stojącej, jak są fale, to można się oprzeć. Z tyłu mamy taką dużą kanapę. Łódka ma szerokość 2,5 metra, więc spokojnie nawet 4 osoby tutaj sobie usiądą i sobie siedzą bardzo wygodnie. Cup holdery dodatkowe. Tutaj możemy włożyć nasz stolik. Tu przechodzimy na dziób. Z jednej i z drugiej strony. Mamy tutaj oczywiście duży schowek. Winda kotwiczna, teraz kotwica jest w schowku. Winda kotwiczna jest elektryczna, wiadomo, sterowana. Jest duża, przestronna. Są też schowki pod siedzeniami, ja teraz nie będę wam pokazywał. Olbrzymi silnik. V6, 3,4 litra, 200 koni. Bardzo cichy. Tu mamy maszt. Tu się wkłada maszt do holowania narciarza. Jest taki specjalny maszt. Tutaj. Tutaj jest nawigacyjne. Wkładamy nawigacyjne oświetlenie. To co, trzeba ją wyczyścić, podpiąć kampera, zapakować wszystko, przyczepę, zrobić zakupy, wodę, prowiant, żeby starczyło jak najdłużej. I w sobotę wyruszamy. Będzie to końcówka sierpnia i planujemy być w Chorwacji pierwszy tydzień września. Dobra, podjeżdżamy pod naszą łódkę. Odstawimy już wszystko. Tam będziemy wszystko ładować. W kamperze przed wyjazdem wymieniłem olej w silniku. A niby producent zaleca co 2 lata lub 50 tysięcy kilometrów, no ale to słabo to widzę, więc jest wymieniany po roku czasu i 7300 kilometrów, także olej w silniku jest świeży. Trochę takie placebo, wydaje mi się, że silnik lepiej pracuje. Okay. To będzie nasz zestaw.
No troszkę będzie długi. Kamper ma 7,20 chyba. Sama łódka 6,75 z przyczepą pewno z około 8 metrów. No czyli jakieś 15 metrów ogon będzie taki. Taki pociąg trochę. Ale dam radę. Wybiła godzina 0. Jest 7 rano. Wszystko jest już gotowe. Łódeczka jest pospinana. Założona plandeka. Pokrowiec. Rowery na swoim miejscu. Myślę, że nic nie będzie owadzać. Przestrzeń jest dosyć duża. Dodatkowe linki, żeby nam ten pokrowiec nie odfrunął w czasie jazdy. Oczywiście łódeczka umyta. W środku również. Za chwilkę wyjeżdżamy. Ostatnie sprawdzenie, czy wszystko jest dobrze pospinane. No jest troszeczkę zimno, bo jest jakieś 11 stopni. Także mam nadzieję, że w Chorwacji będzie znacznie cieplej. Musieliśmy włączyć ogrzewanie w kamperze, żeby się troszeczkę nagrzał. No dobrze, to koniec tego vloga na temat przygotowań. Przepraszam za jakieś pomyłki słowne, jeśli były. Jeżeli ktoś może mnie poprawić, to bardzo proszę. No proszę oczywiście o komentarze, o jakąś subskrypcję i polubienia. A następny nasz blog, mój blog, to będzie na temat podróży. Pokażę wam granice, oczywiście w miarę możliwości. Opowiem, jak je przekraczaliśmy, jakie koszty winiet. Także zapraszam do subskrypcji i oglądania mojego kanału. Dzięki.